Dzień dobry. Tak jak już widziałeś w poprzednich przebitkach, wybieram się w małą podróż autostopową, ale nie będzie to jakaś taka spektakularna podróż, na przykład do Chorwacji czy gdzieś indziej. W planach w tym roku był wyjazd do Hiszpanii, no ale aktualna sytuacja w kraju, na świecie nie za bardzo gdzieś tam to jakby pozwala zrealizować. Wiem, że byłoby tutaj więcej problemów, a też nie wiadomo, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach, także byłoby to dość ryzykowne. Dlatego jadę z Grudziądza do Darłowa, jadę odwiedzić mojego kuzyna i jego żonę i też mojego drugiego kuzyna, który również tam dojedzie. Spędzimy sobie gdzieś tam parę dni nad morzem w Darłowie, tak jak już powiedziałem. No i ten wieczór w sumie dzisiaj, bo jutro tak naprawdę rano wyjeżdżam. Jeszcze muszę tego z rana odprowadzić samochód do warsztatu, do mechanika na tych parę dni, żeby się tam nim zajął. Sprawy serwisowe. No i ja tak sobie siedzę właśnie i myślę, jak to będzie wyglądało przez te najbliższe dni, godziny. I też gdzieś tam zawsze w głowie tworzy się taki strach, ale powiem Ci szczerze, że bardzo go lubię. Bardzo lubię spędzać ten, zwłaszcza ostatni dzień, gdzieś tam na takich pewnych przygotowaniach, przygotowując kartki, pakując się, gdzieś tam z tyłu jest leży plecak rzeczy, już, które są przygotowane, które gdzieś tam może jeszcze dzisiaj, może jutro spakuję, chociaż dzisiaj mam jeszcze trochę czasu, ale spędzę jeszcze tutaj trochę czasu, żeby zobaczyć, czego mniej więcej mogę jutro oczekiwać, ale no zdecydowaną większą część tego typu podróży nie da się po prostu zaplanować, bo nie wiem, kogo spotkam, gdzie mnie kto podwiezie, na jakich ludzi trafię, czy w ogóle ludzie ze względu na aktualną sytuację będą chcieli na przykład się zatrzymywać i zabierać. Tego też nie wiem, dlatego wszystko to tak naprawdę będzie do zobaczenia w tym nagraniu. Nie wiem, czy krótkim, ale mam nadzieję, że postaram się chociaż tutaj wyciągnąć jakieś takie najistotniejsze elementy całej tej podróży. Może gdzieś tam wpleść parę takich treści, które pozwolą się zastanowić nad pewnymi tematami. To się okaże. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie stworzyłem, tego nagrania. To dopiero wyjdzie. Także co, zapraszam do oglądania. Dobra, dzięki. Siemano. No to zaczynamy pierwszy autostop. Kumpel mnie wystawił tam, koło tego boiska, koło tego kortu do tenisa. No i ja zmierzam tutaj. Tutaj jest wjazd na most i tam można pojechać już na świecie i na wszystkie te inne kierunki, które ja się właśnie wybieram. Pierwszy stop w 2020 roku złapany. Także okres tej pandemii wcale nie taki straszny, chłopacy kompletnie jakby się nie bali. Ja aktualnie jestem... Tam już jest w świecie tak naprawdę, to jest to rozwidlenie, gdzie można wjechać na świecie. Ja tutaj poprosiłem, żeby chłopacy mnie wystawili jakby przed tym. Tu jest taka fajna budka. Jest fajna zatoczka autobusowa, także będzie się dobrze stąd łapało na pewno. Zaraz gdzieś tam się rozstawię, wyciągnę kartki, które mam na Chojnicę chyba, Chojnicę i Koszalin. Już będę łapał kogoś, kto będzie stricte jechał w tym kierunku. Przed chwilą zatrzymała się taka pani, która przejeżdżała tędy, pojechała tam dalej, zawróciła i tutaj w sumie zawracała jeszcze raz na tym, żeby się zatrzymać tutaj na tej zatoczce autobusowej. Generalnie chciała pomóc, miała bardzo dobre intencje, chciała mnie tam nawet poczuć w jakieś lepsze miejsce, ale jechała po prostu na Poznań, tak? Bydgoszczy Poznań, także nie za bardzo to było w moim kierunku, bo jadę na północ, ale szanuję, ogólnie szanuję. Dziękuję bardzo. I pomóc, muszę zdobyć więcej informacji. Różową podkładkę pod garnek. To jest podkładka w ogóle. No tak, żeby ci nie. Co, ci deskę do krainy dać, kurwa, albo taki kubek wielki. Dostałem podkładkę pod garnek. Od Leona. Podkładkę pod garnek, kurwa. No zawsze to będzie jakaś beka, nie? Dzięki wielkie. Wszystko dobre, nie? Jak ty ten, jakby ty jechał i będzie stał, to ci zgarnę, nie? Dobra, zobaczymy, nie? Dzięki wielkie. Ogólnie dostałem podkładkę pod garnek. Leon jest takim przedstawicielem handlowym i sprzedaje generalnie, znaczy sprzedaje. Jest przedstawicielem handlowym, czyli jeździ po sklepach, marketach i przedstawia taką ofertę. No, także podkładka pod garnek. Przyda się. Zobaczymy, co z tego wykminimy. Przed chwilą, bo ostatnie ujęcie było w Tucholi. I tam zostawił mi Leon w sumie. Zostawił mi tam taką gumową podkładkę pod garnek jako prezent. Mówi, że ma taki nawyk, że generalnie daje wszystkim ludziom, których spotka, jakiś upominek. Też w sumie mógłbym trochę o tym pomyśleć, żeby gdzieś tam zawsze coś postawić jakiemuś człowiekowi, który mi pomaga w jakiś sposób. No i tam w sumie wyszedłem tylko na drogę i tak naprawdę trzeci czy czwarty samochód się zatrzymał i zabrał mnie do Człuchowa. Także tam przede mną jakieś 300 metrów
Może 400 jest skrzyżowanie i tam już jest taka droga na Koszalin, są nawet znaki, widzę. Także myślę, że tutaj już bez problemu powinno się udać złapać się do Koszalina, a stamtąd to już po prostu moment do Darłowa. No dobra, mała przerwa i lecimy dalej. No ale dowiedzmy tutaj kierowca. No właśnie. Właśnie ten, który zatrąbił, bo musiał on jednak podjechać z drugiej strony firmy. No ale spoko. Spoko koleś ogólnie, powiem wam. Powiem ci. 52 lata, szczerze nie wyglądał na tyle, ale zauważyłem, że strasznie zmasakrowany pracą, jeśli chodzi o ten. Prowadzi swoją firmę, gdzieś tam właśnie przewozową, tam jeszcze paroma innymi rzeczami się zajmuje. Ogólnie w porządku człowiek. Wiek, nie wiem czy powiedziałem, 52 lata. Co fajne, bardzo fajnie, mocno doświadczony życiowo, także było bardzo sporo tematów, na które można było pogadać. I ja już to kiedyś powtarzałem, ale powtórzę to po raz kolejny, że przeważnie jest tak, że ludzie, którzy się zatrzymują i chcą już kogoś zabrać, to przeważnie są to ludzie, którzy po prostu chcą pogadać, mają o czym pogadać, są w jakiś sposób otwarci na pewne rzeczy, można z nimi poruszyć naprawdę bardzo dużo tematów, także jak najbardziej fajnie, nie? Pod tym względem. Chciałbym też podkreślić, że gdzieś tam w moim wieloletnim doświadczeniu autostopowym, które w sumie wcale nie jest aż takie mocne, bo tych podróży nie ma aż tak dużo, nie było aż tak dużo, ale jedno jest pewne, to co pamiętam, trafiłem chyba tak naprawdę tylko dwa takie transporty, z których naprawdę jakby chciałem uciec i to było dość ciekawe. No, jeden, nie wiem czy już kiedyś opowiadałem, było to gdy jechałem z Londynu do Grudziądza, do Polski. Tam trafiłem na taką ekipę budowlańców, która mnie zabierała gdzieś tam spod granicy tej niemieckiej. No i tam można było, no właśnie, się trochę nabawić strachu, ale to może kiedy indziej o tym opowiem. I kiedyś, gdzie taki jeden człowiek chciał tak naprawdę poruszyć cały czas jakieś tematy bardzo mocno związane z polityką i tak naprawdę mówi tylko o tym, a wiadomo, nie każdy się zgadza, jeśli chodzi o tematy polityczne. Każdy ma jakby nieco inne zdanie na pewne tematy. No i po prostu gdzieś tam byłem zmuszony jakby przyjąć w pewien sposób jego rozumowanie, bo po prostu nie chciałem, żeby to się skończyło tym, że mówię, o wiesz co koleś, nie zgadzam się z tobą, wyjazd, nie, z samochodu. No a już na tyle byłem wtedy zdesperowany, że po prostu chciałem jechać dalej. Także takie sytuacje. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Ten kierowca, mianowicie Grzegorz, z którym tutaj dojechałem do tego Koszalina, powiedział mi, że byłem pierwszą osobą, którą zabrał na stopa. Pierwszą. Nigdy wcześniej tego nie robił, tak po prostu mówił, że jechał. To jest parę sekund dosłownie, gdzie widzisz człowieka z jakąś tam kartką i stwierdzasz, ok, zabieram go, czy nie zabieram. I to jest coś, czy może się jakby trochę pochwalę. Kiedyś czytałem na ten temat, jeśli chodzi o taką psychologię tego, żeby sprawić na tyle dobre wrażenie, żeby człowiek mógł zdecydować te 2 czy 3 sekundy, żeby cię zabrać. No i właśnie takie atrybuty, nie wiem, czapeczka, schludnie ubrany strój, jakiś tam koleś, który jest ogarnięty, a nie tam w jakichś brudnych ubraniach i tak dalej. Taki człowiek, który ogarnia mniej więcej, ma o wiele większe szanse niż ktoś, kto jest jakimś takim typowym na przykład niechlujem w życiu. I to też doświadczyłem. Jeszcze jedna rzecz, która naprawdę bardzo mocno podbudowuje takie rzeczy i powoduje, że jednak jest duża możliwość, że ktoś cię zabierze. Jest to jak na przykład podróżujesz w 2 osoby, na przykład mężczyzna z kobietą, to też wtedy wygląda bardzo wiarygodnie, widać parę, 2 osoby, no, które już na razie nie wyglądają na żadnych morderców, na żadne inne tego typu postacie, które mogłyby źle wpłynąć na tą podróż, na przykład dla kierującego. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że będę podczas podróży autostopem korzystał z czegoś takiego, to bym nie uwierzył. Właśnie ogarnąłem sobie aplikację, także próbujemy, co nie? Ogólnie fajna zabawa, ale czas to zakończyć. Ogólnie fajnie udało mi się dojechać na wylotówkę z Koszalina. Jak widać jest to park wodny. No i generalnie tam już jest droga na Darłowo, także muszę dojść tylko tam do stacji, którą tam widać. No i jest tam zatoczka również, także zaraz będziemy łapali dalej. Już jestem bardzo blisko celu. Siemanko. Siemanko.
Cześć Marek, jak tam, zdrówko? Wiele rzeczy się działo od ostatniego ujęcia. Tam kuzyn mnie odebrał tak naprawdę z tego stan morza. Byliśmy na obiedzie, byliśmy w domu, byliśmy... Odebrać Szymona? Hej. Nope. No tam idzie Magda z Markiem. Wracamy z działeczki, także teraz pewnie wleci parę ujęć. Uwaga. No i to było na tyle na dzisiaj. Także dziękuję, do zobaczenia. Makarena! Thank you.